Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Dwie poruszające i niełatwe w odbiorze wystawy oraz spotkanie z fotoreporterem wojennym to program, który podczas majowej nocy muzeów do Olsztyńskiej Galerii BWA przyciągnął prawdziwe tłumy. Instalacja Bojaźń i drżenie Grzegorza Klamana to komentarz do walki pomiędzy trzema największymi religiami monoteistycznymi. Wystawa Niedecydujący moment prezentuje natomiast fotografie prasowe Krzysztofa Millera dokumentującego konflikty zbrojne m.in. w Afganistanie, Czeczenii, Afryce i Bośni. Podczas nocy muzeów olsztyńskie BWA postawiło na trudne tematy skłaniające do refleksji nie tylko nad sztuką, ale i nad życiem w ogóle. Sztuka powinna wstrząsać, że sztuka powinna gdzieś tam docierać bardzo głęboko i rezonować w człowieku i jakby nie boję się tego, że to są trudne tematy. Jednym z głównych punktów programu było spotkanie z fotoreporterem wojennym Krzysztofem Millerem. Przez ostatnie ćwierć wieku na zlecenie Gazety Wyborczej uczestniczył w większości konfliktów zbrojnych, utrwalając na zdjęciach tragiczne historie ludzi biorących w nich udział. Fotografowanie ich w często trudnych warunkach uważa za swój zawodowy obowiązek. Te osoby trzeba ze sobą oswoić, że nasz pobyt tam jest usprawiedliwiony, że chcemy pokazać ich życie, często tragiczną sytuację i trzeba ich przekonać, żeby się otworzyli, ale nie może to być takie nachalne przekonywanie. Oni muszą zaufać, że te fotografie, które robimy, nie chcą zrobić im nic złego, że one chcą po prostu opisać życie i świat, w którym oni żyją. Po zmroku galerię BWA odwiedziło kilkaset osób. Najbardziej chyba skłoniły kwestie finansowe, bo jesteśmy biednymi studentami. Dzięki temu możemy zwiedzić lokalizacje, których na co dzień nie mamy okazji. I też ta specjalna oferta, sam ten klimat jednak w nocy jest inny niż w tłumie turystów, tylko to raczej w nocy to zwiedzają, mi się wydaje, głównie miejscowi, takie mam wrażenie, więc jakby klimat. Inny. Takie dni noc muzeum powinny być jak najczęściej i powinniśmy wszyscy korzystać z takiej okazji, aby się spotkać z autorami, czy też bywać z kulturą. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv